Wow! Podcast o supermocach osób wysokowrażliwych. Hałas łatwo je przeciąża. Przejmują trudne emocje innych. Spalają się w konfliktach. Ale też są lojalne potrafią wykonywać naraz wiele zadań i grają zespołowo. Wow! To seria podcastów Lubelskiej Akademii PSEI o supermocach, które są przydatne na rynku pracy. W tym odcinku rozmawiamy z profesorem Michaelem Plusem. Jest psychologiem i profesorem psychologii i rozwoju na Uniwersytecie Surrey. Badania profesora Plusa skupiają się na różnicach indywidualnych w zakresie wrażliwości środowiskowej. Ta zakłada, że na niektórych ludzi negatywne i pozytywne doświadczenia wpływają w większym stopniu niż na innych. Jego badania dotyczące podatności różnicowej i wrażliwości Vantage zostały opublikowane w wiodących czasopismach w dziedzinie. Z ekspertem rozmawia dr Monika Baryła-Matejczuk. Wow! Chciałabym dzisiaj porozmawiać o wysokiej wrażliwości. Cóż za niespodzianka. A konkretnie skupimy się na teoretycznych podstawach tzw. wysokiej wrażliwości. Terminologia związana z wrażliwością stała się popularna również w kręgach kultury popularnej, zyskując miano wysokiej wrażliwości. Istnieje wiele publikacji z tego zakresu w kontekście dzieci i dorosłych, takich jak poradniki dla osób wysokowrażliwych, ćwiczenia i opracowania wspierające rodziców, wysokowrażliwe dzieci itd. Natomiast teoretyczne podstawy takich opracowań – nie zawsze są jasne. Często opierają się albo na wiedzy intuicyjnej, albo na osobistym doświadczeniu autorów. Dlatego chciałam Cię zapytać: Czy jako jeden z czołowych badaczy mógłbyś wyjaśnić nam teoretyczne podstawy tego obszaru badań? Istnieje sporo rozważań teoretycznych dotyczących różnic indywidualnych i wrażliwości. Te różne teorie mają rozmaite podłoża i wielu autorów. Koncepcja mówiąca, że ludzie różnią się nasileniem wrażliwości oraz percepcji i reagowania na otoczenie nie jest niczym nowym. Już ponad 100 lat temu była przedmiotem rozważań szwajcarskiego psychiatry Karla Gustawa Junga. Od tamtego czasu pojęcie to występowało jako element różnych koncepcji. Choć być może nie było tak wykrystalizowane jak dzisiaj, to jednak ogólne założenie, iż niektórzy ludzie są bardziej wrażliwi w swoim doświadczaniu, rzeczywistości ma długą historię. Natomiast w latach 90. trójkę niezależnych psychologów opracowała bardziej szczegółowe teorie wyjaśniające te różnice. Wypracowane wcześniej teorie zdecydowanie rozwinęły nasze rozumienie wrażliwości. Ale tak naprawdę to te trzy teorie z lat 90. ukształtowały rozumienie, które mamy dzisiaj. Pierwszą jest model podatności dyferencyjnej J. Bielskiego, nad którym rozpoczął pracę we wczesnych latach 90. Koncepcja ta, oparta na teorii ewolucji, wskazywała na sensowność założenia, że dzieci różnią się pod względem podatności na środowisko, w którym się wychowują. Mm -hmm. Podatność to innymi słowy wrażliwość. Stwierdził on, że niektóre dzieci bardziej niż inne są podatne na wychowanie. Co więcej, podał uzasadnienie zakorzenione w teorii ewolucji. Ta teoria jako pierwsza zwróciła uwagę na wczesne dzieciństwo, kładąc szczególny nacisk na różnice genetyczne oraz temperament i różnice biologiczne między dziećmi. Następnie w połowie lat 90. psycholożka kliniczna Elaine Aron zauważyła, że ludzie mogą się od siebie różnić pod względem swojej wrażliwości, ukuła wówczas termin osobowości wysoko wrażliwej, opracowała wskaźniki, dzięki którym można mierzyć wrażliwość u dorosłych. Dała początek nowym badaniom nad cechą osobowości zwaną wrażliwością, ze szczególnym naciskiem na dorosłych. Argumenty ewolucyjne miały dla niej mniejsze znaczenie, chociaż również je wysuwała koncentrowała się głównie na cesze osobowości czy cesze temperamentu określanej jako wrażliwość, a także na tym, jak ją zmierzyć, jak opisać doświadczenie osób wysokowrażliwych oraz jak to zagadnienie jest związane z indywidualnymi różnicami w funkcjonowaniu mózgu. Trzecia teoria jest była Trzecią teorią jest teoria rozwoju oparta na teorii ewolucyjnej Boysa i Ellis oraz ich własnych badaniach nad reaktywnością fizjologiczną u dzieci. Odkryli oni, że bardziej reaktywne dzieci wydają się tak samo podatne na negatywne i pozytywne doświadczenia. Bazując na tym, rozwinęli teorię określaną jako wrażliwość biologiczna na kontekst. Jako jedyni zauważyli, że ludzie charakteryzują się różnym poziomem wrażliwości, a poziom ten może zależeć od jakości środowiska, w którym wychowuje się dziecko. Zarówno otoczenie mające negatywny wpływ na dziecko, jak i otoczenie wspierające rozwój dziecka mogą być związane z rozwojem wysokiego nasilenia wrażliwości. Um, so that was The... Elaine Arons theory was called sensory processing sensitivity. So... Taki jest przegląd. Teoria Elaine Aron nosiła nazwę wrażliwości przetwarzania sensorycznego. Tak więc prowadziłem badania nad podatnością dyferencjalną, kiedy w 2015 roku zostałem poproszony o napisanie artykułu, który stał się dobrą okazją do połączenia tych różnych teorii i wykorzystania ich z mojej perspektywy badawczej. I to właśnie zrobiłem. Połączyłem te trzy teorie, zapożyczając z każdej kluczowe elementy, ale łącząc je ze sobą pod pojęciem wrażliwości środowiskowej, co definiuje się w prosty sposób jako zdolność postrzegania i przetwarzania informacji o środowisku. Chodzi w niej o to, że niektórzy ludzie są wrażliwsi od innych, a ci, którzy są bardziej wrażliwi, są bardziej wrażliwi nie tylko na negatywne aspekty swoich doświadczeń. Czerpią również więcej z doświadczeń pozytywnych. Wiemy zatem, także na podstawie Twojej pracy, że istnieją różne podejścia: koncepcja wrażliwości dającej przewagę, czyli wrażliwości wentycz, i diathesis stress model. Czy można je porównać z tymi, które wspomniałeś wcześniej? Tak. Te mm -hmm. różnice wyłaniają się według różnych wzorów. Model podatność stres to dobrze ugruntowane podejście, według którego różnice indywidualne wchodzą w interakcje z czynnikami środowiskowymi w odniesieniu do przewidywania problemów natury psychicznej. A zatem jest to pojęcie, które było szeroko wykorzystywane w psychologii klinicznej oraz psychiatrii. Zakłada się, że ludzie posiadają pewien poziom podatności. Może to być podatność genetyczna, czy też cecha osobowości. Coś stabilnego, co zwiększa ryzyko wystąpienia problemów natury psychicznej, jeśli dana osoba doświadczy trudności życiowych. Na przykład ktoś, kto ma predyspozycje genetyczne do depresji, jest w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na depresję, jeśli doświadczy poważnej straty w swoim życiu. Jednak posiadanie takich skłonności w przypadku braku negatywnych czynników zewnętrznych wcale nie musi powodować, że takie osoby będą bardziej przygnębione niż ktoś, kto takich skłonności nie posiada. Mówimy tutaj o bardzo ważnym pojęciu, czyli modelu podatność-stres. Odzwierciedla to dolny kraniec albo coś, co czasem nazywa się ciemną stroną podatności dyferencjalnej. Właściwie w żaden sposób nie tłumaczy to tego jak ludzie reagują na pozytywne doświadczenia. Dlatego zainspirowani podatnością dyferencjalną opracowaliśmy z Jayem Belskim koncepcję wrażliwości dającej przewagę, która opisuje przeciwny kraniec tego spektrum. Jak dowodzimy, niektóre osoby posiadające określone cechy, takie jak wrażliwość, mogą czerpać więcej z pozytywnych doświadczeń niż inni. Jednocześnie osoby, które nie charakteryzują się wysokim stopniem aktywności, nie potrafią czerpać do tego samego stopnia z pozytywnych doświadczeń. Koncepcja wrażliwości dającej przewagę jest zatem modelem opisującym indywidualne różnice w reakcji na pozytywne doświadczenia. Model podatność stres opisuje indywidualne różnice w reakcji na negatywne doświadczenia. Natomiast metakoncepcja wrażliwości środowiskowej, która zawiera, czy też zbudowana jest na podatności dyferencjalnej wrażliwości przetwarzania sensorycznego oraz biologicznej wrażliwości na środowisko opisuje połączenie modelu podatność-stres oraz koncepcji wrażliwości dającej przewagę, podając, że bardziej podatne i bardziej wrażliwe osoby są skłonniejsze do doświadczania problemów, gdy mierzą się z przykrymi wydarzeniami, ale mogą również więcej Czerpać z pozytywnych skutków dobrych doświadczeń. Tak, często widzimy tylko tę ciemną stronę, a wiele badań wskazuje na wrażliwość jako słabość, jako czynnik ryzyka ułatwiający powstanie chorób psychicznych. To, co mówisz, pomaga nam to przyjąć nową perspektywę, z której możemy spojrzeć na plusy bycia wrażliwym. Zatem wrażliwość środowiskowa jest modelem parasolowym, czy też metakoncepcją. A co te pojęcia i teorie mają ze sobą wspólnego? And what do those concepts in theories have in common? So sensitivity, yes, is a framework, that integrates existing. Wrażliwość środowiskowa stanowi ramy, w których łączą się istniejące modele, a także wskazuje na istotne różnice w tym, jak ludzie reagują na środowisko, zauważając, że część osób bardziej ulegnie jego wpływom, a część mniej. Koncepcja ta tłumaczy również, że te różnice mają podstawy genetyczne. Jednocześnie ludzie są kształtowani przez otoczenie w dzieciństwie. Oznacza to, że indywidualne różnice wrażliwości mają w sobie element genetyczny ale również pozostają pod wpływem jakości środowiska, w którym ludzie wychowują się i dorastają. Dlatego ważnym aspektem tego pojęcia jest to, że istnieją różne typy wrażliwości. W związku z tym, że wrażliwość jest kształtowana przez środowisko najbliższego rozwoju dziecka, jakość tego środowiska może kształtować różne typy wrażliwości. Powiedzmy, że mamy grupę osób o podobnych genetycznych uwarunkowaniach wrażliwości. Ich wrażliwość rozwinie się w nieco inny sposób w zależności od jakości ich otoczenia. Jeśli będą dorastali w trudnych dla siebie warunkach, gdzie rodzice nie okażą zbyt wiele wsparcia i mogą być bardzo wymagający, albo jeśli dzieci te będą prześladowane bądź doświadczą wielu negatywnych sytuacji, jeśli to będzie główna cecha otoczenia, w którym dorastają, można przypuszczać, że takie dzieci rozwiną wrażliwość umiejscowioną w dolnym krańcu spektrum. Będą więc wrażliwsze na negatywne doświadczenia, ale już niekoniecznie na pozytywne. Z drugiej strony osoba genetycznie wysokowrażliwa, która dorasta w otoczeniu oferującym wsparcie, może rozwinąć wrażliwość ukierunkowaną bardziej na pozytywne i wspierające aspekty środowiska. Z kolei osoby doświadczające i negatywnych, i pozytywnych sytuacji rozwiną wrażliwość porówno, zorientowaną na pozytywne i negatywne doświadczenia. Natomiast wrażliwość osób, które nie mają genetycznej skłonności do wrażliwości, nie ulegnie wpływowi środowiska. Dlatego ich wrażliwość raczej nie ulegnie zmianie. Nad tą hipotezą pracujemy obecnie. Już teraz istnieją badania, które wskazują na wzajemne oddziaływanie uwarunkowań genetycznych oraz jakości środowiska wczesnego rozwoju dziecka, które może kształtować różne typy wrażliwości. To bardzo interesujące. Kilka lat temu zrobiliśmy systematyczny przegląd literatury, mający na celu zaprezentowanie podstaw tego zagadnienia. Po wstępnym przejrzeniu naukowych baz danych znaleźliśmy około 800 artykułów o wysokiej wrażliwości. To dużo. Czy mógłbyś powiedzieć parę słów o głównych trendach badawczych w tym obszarze? Yes. Na początku koncentrowano się, i tak się dzieje w każdej nowej dziedzinie psychologii, koncentrowano się na pomiarze wrażliwości. A także, czy wrażliwość jest faktycznie czymś, co wiesz, czymś, co istnieje. Testowano wiele aspektów różnych teorii. Zastanawiano się, czy wrażliwość jest związana z różnicami w funkcjonowaniu mózgu, czy jest związana z czynnikami genetycznymi i tego typu rzeczami. Wykonano dużo pomiarów oraz badań nad dziedzicznością. Nie było więc w tym zbyt dużo genetyki, ale trochę się pojawiło. Sądzę, że obecnie jest całkiem sporo. Ten obszar badań ma dość znaczącą historię, ale wciąż badania te są na stosunkowo wczesnym etapie. Nie znam wszystkich badań w tym zakresie, ale wydaje mi się, że wielu badaczy stara się przyjąć eksperymentalne podejście do wrażliwości, analizując aspekty poznawcze. Istnieją studia wykorzystujące obrazowanie mózgu. Prowadzone są badania genetyczne, badania z udziałem zwierząt, mające wykazać indywidualne różnice wrażliwości. Wykonuje się również pomiary wrażliwości, mające na celu zdefiniowanie obiektywnych miar. A zatem na początku koncentrowano się na wrażliwości przetwarzania sensorycznego oraz na kwestionariuszach samoopisowych. Wiem jednak, że kwestionariusze, pomimo tego, że są istotne, odzwierciedlają jedynie perspektywę danej osoby. Z tego powodu potrzebujemy bardziej obiektywnych miar, a udało się je wypracować w badaniach z udziałem dzieci. Obserwując dzieci i bazując na tych obserwacjach, jesteśmy w stanie ocenić ich wrażliwość. Potrzebujemy bardziej obiektywnych mierników również w badaniach nad dorosłymi. Idealnie byłoby mieć wskaźniki fizjologiczne, które może istnieją, a może nie. Ciekawie by było spojrzeć na mózg człowieka, a następnie, opierając się na analizie struktury i funkcji mózgu, rozważać, czy dana osoba jest wysoko wrażliwa, czy nie. Mówimy tu więc o biologicznej podstawie wrażliwości przetwarzania sensorycznego. Wrażliwość środowiskowa jest ważnym nurtem badań. Kolejnym takim nurtem, jak powiedziałeś, jest również pomiar i poszukiwanie obiektywnych mierników wrażliwości. Czy jest jakiś nurt badań, który pozwala wyjaśnić wrażliwość innymi cechami temperamentu czy osobowości? Tak, jest całkiem sporo badań w tym zakresie, jak również badania mające na celu ustalenie, w jaki sposób wrażliwość ma się do innych przyjętych cech, a więc szczególnie cech osobowości i temperamentu. Było dużo badań nad tym, jak wrażliwość jest odzwierciedlona w cechach osobowości Wielkiej Piątki. Jest to pięć cech, które możemy odnaleźć i zmierzyć u ludzi na całym świecie. Faktycznie możemy zaobserwować pięć cech wyjaśniają one większą część osobowości ludzi. Nie są doskonałe, ale pozwoliły ustanowić sposób pomiaru osobowości. Obecnie to dobrze rozumiemy. Jaki profil osobowości pasuje do osoby wysokowrażliwej? Na podstawie wielu, wielu badań można stwierdzić, że osoby wysokowrażliwe posiadają unikalny typ osobowości, który charakteryzuje się wyższą neurotycznością jest to skłonność do odczuwania lęku. Osoby, które mają wysoki wskaźnik neurotyczności, przeżywają negatywne emocje, negatywny afekt, odczuwają większy lęk. Są również mniej odporne na stres. Osoby wysokowrażliwe uzyskują wysoki wskaźnik w tym wymiarze osobowości, podobnie jak w wymiarze otwartości na doświadczenia, w skład czego wchodzi dostrzeganie piękna, kreatywność, rozważanie na głębokim poziomie itd. Zwykle wiąże się to z bardziej pozytywnymi aspektami dobrego samopoczucia, a zatem osoby wysokowrażliwe mają wysoki wskaźnik neurotyczności i otwartości, co odnajduje odzwierciedlenie we wrażliwości na negatywne i pozytywne doświadczenia. Tak, to prawda. Wspomniałeś także, że istnieje większe prawdopodobieństwo problemów psychicznych, jeśli osoba dojrzewa w środowisku, które nie jest dla niej dobre. Czy istnieją jakieś inne problemy czy zaburzenia psychiczne pozostające w korelacji z wrażliwością, gdy środowisko nie jest dobre dla osoby? gdy środowisko nie jest dobre dla osoby. Tak, to jest również ważny obszar badań i obecnie nad tym pracujemy. Przeprowadzono sporo badań wśród zdrowej populacji. Badaliśmy na przykład studentów studiów pierwszego stopnia, też studiów online, zakładając, że osoby te nie miały problemów psychicznych per se. Poprosiliśmy grupę osób o wypełnienie kwestionariuszy dotyczących wrażliwości oraz symptomów zaburzeń psychicznych. Zwykle okazuje się, że osoby wykazujące wysoką wrażliwość mają również symptomy chorób zdrowia psychicznego, szczególnie lęku i depresji, a więc częstsze zaburzenia afektywne. Wydają się być związane z podwyższoną wrażliwością. Tak. Brakuje nam jednak badań ludzi w warunkach klinicznych. Chodzi tu o osoby, u których zdiagnozowano zaburzenia zdrowia psychicznego oraz jak odróżnić od tego wrażliwość. Jaki jest charakter tego związku? Czy są to ludzie doświadczający problemów ze zdrowiem psychicznym? Kiedy wypełniają kwestionariusz wrażliwości, jest to trudne, ponieważ niektóre pytania są podobne. Jest to problem, któremu obecnie staramy się stawić czoła. Ogólnie rzecz biorąc, wydaje się, że osoby wysoko wrażliwe są w grupie szczególnie narażonej na problemy ze zdrowiem psychicznym, szczególnie gdy są wystawione na stres, trudności, stratę itd. Jednocześnie obserwujemy, że bardziej wrażliwe osoby więcej korzystają ze wsparcia psychologicznego. Czy istnieją dowody na potwierdzenie tego? Czy mógłbyś to wyjaśnić? Jak to możliwe, że wrażliwość może być czynnikiem chroniącym? Udało nam się zrealizować kilka projektów badawczych. Koncentrowały się one na dzieciach w Wielkiej Brytanii. Szerzej zakrojone badanie było przeprowadzone we Włoszech. W Wielkiej Brytanii byłem zaangażowany w ocenę odporności, interwencji wspierającej budowanie rezylencji zapobiegającej rozwojowi objawów depresji. Mierzyliśmy wrażliwość uczestniczących dzieci i porównywaliśmy my dzieci wysokowrażliwe z dziećmi niskowrażliwymi odkryliśmy że w przypadku dzieci niskowrażliwych interwencja nie przynosiła żadnych rezultatów wydaje się że objawy depresji nie ustępowały po interwencji w przypadku dzieci wysokowrażliwych objawy depresji ustępowały po interwencji ich poziom pozostał niski nawet rok później a zatem, gdy oferowaliśmy pomoc psychologiczną dzieciom, okazało się, że to właśnie wysoko wrażliwe dzieci korzystały z tego. Dzieci, które mają większą szansę zachorowania na depresję. Również ta grupa dzieci bardziej skorzystała z interwencji profilaktycznych. Sądzimy, że jednym z powodów, dla którego tak może się dziać, jest to, że są znacznie bardziej skoncentrowane. Możliwe, że przetwarzają informacje na głębszym poziomie. Dlatego mają większą szansę wykorzystać to, czego się nauczyły w trakcie interwencji, a potem żyć w lepszym zdrowiu. Wrażliwość jest często związana z emocjonalnością, czy też ludzie starają się ją wyjaśnić, jakby to było to samo. Wrażliwość jest istotna dla naszego emocjonalnego funkcjonowania to wiemy. Wiem też, że prowadziłeś badania w tym zakresie, ale wiemy również, że istotą wrażliwości wrażliwości środowiskowej jest percepcja i przetwarzanie. Co to właściwie oznacza? Um, yes, so... Według tej teorii opartej na koncepcji wrażliwości przetwarzania sensorycznego Elaine Aron, badaczka ta wykazała, że jedną z głównych cech osób wysokowrażliwych jest większa reaktywność emocjonalna. To oznacza, że osoby takie przejawiają silniejsze reakcje emocjonalne na doświadczenia. Jeśli doświadczają zawodu. Mogą być bardziej smutne niż inni. Mogą wówczas doświadczać silniejszych emocji, ale z podobną intensywnością reagują także, gdy doświadczają czegoś pozytywnego. Siła naszych reakcji emocjonalnych jest tylko jednym z aspektów emocji. Wiemy także, że istnieje wiele badań wskazujących na to, że różnimy się pod względem reaktywności emocjonalnej. Niektórzy ludzie są zwykle mniej emocjonalnie reaktywni. I dlatego cokolwiek się im przydarzy, ich reakcje emocjonalne wydają się słabsze. Niektórzy ludzie są bardziej reaktywni. Jednym z powodów, dlaczego niektórzy ludzie są bardziej reaktywni, jest ich wrażliwość. Doświadczają rzeczywistości głębiej. Z tego też powodu przejawiają silniejsze reakcje emocjonalne na doświadczenia. Są też inne ważne aspekty dla przetwarzania emocji. Pierwszym jest dostrzeganie emocji. Dostrzeganie emocji innych ludzi, ale również dostrzeganie swoich własnych emocji. Istnieją badania wskazujące, że osoby wysokowrażliwe potrafią lepiej odczytywać emocje z ludzkiej twarzy. Jest wiele różnych aspektów reaktywności emocjonalnej, ale wydaje mi się, że kluczową rzeczą dla osób wysokowrażliwych jest to, że mają silniejsze reakcje emocjonalne. I to może być najważniejsze. Czynnikiem definiującym doświadczenie osób wrażliwych dla nich samych jest to, że są bardziej skłonni doświadczać negatywnych emocji, gdy jest nieprzyjemnie, ale również są bardziej podatni na pozytywne emocje jeśli jest przyjemnie. A jaki jest procent osób wysokowrażliwych w populacji ludzkiej? Czy zmienia się on w zależności od tego, czy patrzymy na dzieci, czy na dorosłych, czy na miary, jakich używamy? Tak. Zawsze ma na to wpływ narzędzie, które stosujemy. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że cokolwiek mierzymy, sposób wykonywania pomiaru będzie miał wpływ na jego wynik. Bez względu na to, co jest mierzone, czy jest to inteligencja, czy wrażliwość, to założenie zawsze będzie prawdziwe. Wrażliwość była zawsze mierzona za pomocą kwestionariuszy samoopisu. Wykonaliśmy kilka analiz, aby sprawdzić, czy byliśmy w stanie znaleźć podgrupę osób wysokowrażliwych. Na ogół udaje nam się zidentyfikować 20-30% do dorosłych, którzy należą do grupy osób wysokowrażliwych. Jeśli chodzi o dzieci, nastolatków, ten wskaźnik może być odrobinę wyższy. Nie wiemy, czy jest to spowodowane procesami rozwojowymi, czy zwykłym rozważaniem, że ludzie wydają się bardziej wrażliwi jako dzieci, a potem stają się mniej wrażliwi jako dorośli. Możliwe, że z wiekiem ludzie rozwijają strategię radzenia sobie z problemami. Być może wrażliwość przejawia się inaczej. Samoregulacja. Tak, pomaga w tym. Exactly. W ja, tej twój zespół spopularyzowaliście wiedzę, rzetelną wiedzę na temat wrażliwości i stworzyliście świetną stronę sensitivityresearch.com o badaniach poświęconych wrażliwości. Czy możesz nam o tym opowiedzieć? Jaki jest jej cel? Pokazywanie różnych trendów badawczych? Um, the, the no więc powodem jest, jest dużo informacji na temat wrażliwości. To bardzo popularne pojęcie. Wiele osób się z tym identyfikuje. Prawdę powiedziawszy, wiele osób identyfikuje się bardzo mocno jako osoby wysokowrażliwe. Jest sporo książek na ten temat, wiele stron internetowych, jednak badania są na wczesnym etapie. Dużo z tego, co zostało napisane, bazuje na osobistym doświadczeniu. Być może na interpretacji badań nad różnymi koncepcjami, chociaż wciąż może to być adekwatne. Istnieje dużo pośrednich dowodów, albo zwyczajnie ich nie ma. Brałem udział w projekcie badawczym nad wrażliwością, skupiającym się na genetyce wrażliwości na relacje. Do projektu zostałem zaproszony przez fundatora badań. Naszym zadaniem było rozpowszechnienie wyników badań tak, aby mieli do nich dostęp również ludzie spoza środowiska uniwersyteckiego. Otrzymaliśmy od nich środki, które przeznaczyliśmy na stworzenie strony internetowej o nazwie SensitivityResearch.com, która ma podwójny cel. Pierwszym jest szerzenie wiedzy o wrażliwości opartej na dowodach. Drugim celem jest stworzenie sieci badaczy zajmujących się wrażliwością. Tak też upowszechniamy nasze wyniki, a sama strona ma sekcję często zadawane pytania, która wyjaśnia, co jest, a co nie jest wrażliwością. Nasza strona daje również możliwość zmierzenia własnej wrażliwości dzięki zamieszczonemu online kwestionariuszowi samooceny. Zainteresowani otrzymują odpowiedź, a my mamy kolejne dane do badań. Daje to też ludziom możliwość udziału w badaniach poświęconych wrażliwości. Tak, jest to świetne miejsce, które umożliwia zwykłym ludziom zrozumienie badań akademickich w zakresie wrażliwości środowiskowej. To świetny projekt. Powoli zbliżamy się do końca. Nasz podcast dotyczy głównie środowiska zawodowego, rynku pracy, wyzwań, jakie niesie wrażliwość środowiskowa w tym kontekście. Co o tym myślisz? Czy sądzisz, że wrażliwość jest cechą wpływającą na życie zawodowe? Człowieka? Tak, na pewno. Wrażliwość jest kluczowym elementem ludzkiego temperamentu i osobowości. Z tego powodu będzie miała wpływ na ludzkie doświadczanie oraz wykonywanie obowiązków. Będzie miała wpływ na nasze umiejętności. Dlatego jest to bardzo ważna ludzka cecha, która powinna być analizowana w kontekście środowiska zawodowego, a także jej różne implikacje. Robiliśmy badania dotyczące wypalenia i odkryliśmy, że osoby wysoko wrażliwe są na nie bardziej podatne. Dlatego zdecydowanie trzeba spojrzeć na te zagadnienia z tej perspektywy, ale jednocześnie osoby wysoko wrażliwe mają określone zdolności i umiejętności. Ważnym jest zatem, aby przy rekrutacji dobierać określone środowisko do poziomu wrażliwości. Osoby wrażliwe świetnie się sprawdzą przetwarzając informacje o skomplikowanym charakterze są szczególnie dobre, jeśli chodzi o aspekty estetyczne czy relacje międzyludzkie. Z tego powodu wiele osób wysokowrażliwych znajduje pracę na uniwersytecie, gdzie mogą analizować różne zagadnienia na głębokim poziomie, ale mogą się też cieszyć sporą niezależnością. Często zostają terapeutami lub trenerami, ponieważ potrafią doskonale wczuć się w sytuację drugiej osoby. Przejawiają wysoki poziom empatii i są dobrzy w rozumieniu innych ludzi. Potrafią słuchać. Wiele osób wysoko wrażliwych znajduje pracę w zawodach wymagających kreatywności. Artyści, malarstwo, muzyka. Osoby wrażliwe są prawdopodobnie lepsze w tych obszarach niż osoby o mniejszej wrażliwości. Dlatego też wzbogacają miejsce pracy o te szczególne umiejętności. Często dostrzegają rzeczy wcześniej niż inni, dostrzegają szczegóły, które inni pomijają. Widzą możliwości, których inni ludzie mogą nie być świadomi. Wszystkie te elementy stanowią fantastyczną, pozytywną stronę wysokiej wrażliwości. Z drugiej strony, osoby takie mogą gorzej znosić rygorystyczne terminy czy duży nawał pracy. Mogą też ulegać większej presji z powodu stresu lub konfliktów w miejscu pracy. Prześladowanie w miejscu pracy, negatywna atmosfera tak. Środowiska pracy o wysokim poziomie stresu prawdopodobnie powinny być unikane przez osoby wysokowrażliwe, bo to nie dla nich. Mimo to, jak powiedziałem, są różne rodzaje wrażliwości. Szczerze w to wierzę. Wciąż potrzebujemy bardziej rzetelnych badań, ale bazując na rozważaniach teoretycznych, można założyć, że są osoby wysokowrażliwe, które rozwinęły strategię radzenia sobie z wysokim poziomem stresu. Można być zatem osobą wysokowrażliwą i przetrwać. A nawet rozkwitnąć w środowisku o wysokim poziomie stresu, jeśli rozwinęło się strategie niezbędne do radzenia sobie z takimi doświadczeniami. Z tego względu osoby wysokowrażliwe powinny potrafić radzić sobie ze stresem, aby móc redukować jego poziom, czy też być w stanie ograniczać swoją odpowiedź emocjonalną generowaną przez stres. Dotyczy się to również reaktywności fizjologicznej, która może łączyć się ze stresem. Tak, aby nie poddać się, a pracować nad kompetencjami. Yeah. Thank you very much. That was a pleasure for me. Thank you for sharing the result of your research. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że podzieliłeś się wynikami swoich badań. Jesteśmy wdzięczni za tę możliwość. Dziękuję bardzo. Projekt promotion wrażliwe zarządzanie karierą jest realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejszy podcast odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych w niej informacji. Wow! Podcast o supermocach osób wysokowrażliwych.